Travel Fan przedstawia film Sycylia, smak cytryn i pomarańczy. Największa wyspa Morza Śródziemnego od wieków fascynuje swą urodą oraz ogromnym bogactwem kulturowym. Nazwana Wyspą Słońca, ziemia mitów i legend, szczyci się wspaniałymi pozostałościami z czasów antycznych, barwną mozaiką kultur i narodów. Dominujący nad wyspą wulkaniczny masyw Etny sprawia, że żyzna gleba nagradza mieszkańców obfitymi darami ziemi. Wspaniałe, dojrzewające w słońcu owoce i warzywa, a także obfitość ryb i owoców morza to podstawa tutejszej finezyjnej śródziemnomorskiej kuchni. Jak na krainę słońca przystało, wyspa szczyci się największą w Europie liczbą godzin słonecznych. Bujna śródziemnomorska roślinność, kwitnące gaje pomarańczowe, cytrynowe i oliwne w pasie przybrzeżnym oraz pustynny, dziki krajobraz wewnątrz wyspy sprawiają, że miejsce to jest pełne przyrodniczych kontrastów. Sycylia to żyjący swoim życiem oddzielny świat, tak bardzo różniący się od reszty Italii. Wyspa ma także swoje mroczne oblicze spod znaku Cosa Nostra. W trakcie naszej filmowej wędrówki zaliczymy niemal całe obowiązkowe sycylijskie must-see. Sprawdźmy zatem, jak smakują sycylijskie cytryny i pomarańcze. Poznajmy wspólnie Sycylię. Oglądając filmy z cyklu Travel Fan w podróży, wiesz więcej. Wijąca się pod górę droga odsłania nam dzikie krajobrazy wschodniej Sycylii. Z każdym wjechanym w górę kilometrem krajobraz zmienia się niczym w kalejdoskopie. Widać tu wyraźnie zaznaczające się strefy klimatyczne. Rosnące coraz rzadziej drzewa oraz krzewy zastępuje skąpa zieleń traw i porostów, pioniersko zadomawiających się na skalistym pustkowiu. Im wyżej, tym krajobraz staje się coraz bardziej monotonny. Gdzie spojrzeć dookoła, tylko lawa oraz pył wulkaniczny. Położony na wysokości około 1900 metrów nad poziomem morza punkt Rifugio Sapienza jest miejscem wypadowym w kierunku majestatycznej Etny. Ten najwyższy i zarazem największy wulkan Europy posiada aż 270 nieczynnych kraterów bocznych. Najbliżej miejsca naszego pobytu znajdują się chętnie odwiedzany krater Emma oraz niewielki krater Sylwestri. Skąd rozciąga się przepiękna panorama na otaczający wulkan rezerwat przyrody, a także odległe wybrzeże Morza Tyreńskiego. Kierujemy się w stronę kolejki linowej, która w swych gondolach zabierze nas na wysokość 2500 metrów nad poziomem morza. Sprzyjająca pogoda pozwala z lotu ptaka podziwiać wulkaniczne krajobrazy. Tu ostatnie źdźbła traw oddają miejsca nagim skałom wulkanicznym, zastygłej lawie, a także pokrywającym teren popiołom wulkanicznym. Funvilla dell'Etna dowozi nas do górnej stacji, gdzie na dobre zewsząd otaczają nas szare i ponure księżycowe krajobrazy. To królestwo przyrody nieożywionej. Stąd w dalszą drogę ku górze udajemy się specjalnie dostosowanymi samochodami terenowymi. Nasz bus zwolna wtacza się po wyboistej szutrowej drodze ku wyższym partiom Etny. Po drodze mijamy dzikie, monotonne, pustynne, szarobure krajobrazy. Pokonanie około 6-kilometrowej trasy zajmuje nam około 20 minut. Im wyżej i bardziej stromo, tym silnik naszego Mercedesa, niczym w znanej piosence, zdaje się rzęzić ostatkiem sił. Kres naszej jazdy znajduje się w punkcie Torre del Filosofo, około 2920 metrów nad poziomem morza. Majestatyczne oblicze Etny odsłania nam widok na najniższy krater południowo-wschodni, położony na 3315 metrach nad poziomem morza. Miejsce to jest na tyle niebezpieczne, że mogą wybrać się tam jedynie doświadczeni wulkanolodzy. Etna, będąca najwyższym i największym czynnym wulkanem w Europie, w swym najwyższym punkcie stożka krateru centralnego ma ponad 3300 metrów wysokości. Ze względu na liczne erupcje ta wartość jest jednak zmienna. Odziani w grube polary, zmagając się z zimnem oraz uporczywym silnym wiatrem, ruszamy ku udostępnionemu zwykłemu turyście nieczynnemu krateri Barbagallo. Etna jest jednym z najbardziej czynnych wulkanów na świecie. Pierwsze wzmianki o erupcjach pochodzą z około 1500 roku przed naszą erą. Szacuje się, że od tamtego czasu do dziś miało miejsce ponad 200 wybuchów.
Zakłada się, że wulkan zaczął formować się w wyniku podwodnych erupcji szczelinowych około 500 000 lat temu. Etymologia pochodzenia nazwy wulkanu niemal we wszystkich wersjach związana jest z ogniem. Od 2013 roku obszar Etny jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Autopromocja. Wybierz się na wielką wyprawę dookoła świata z cyklem filmów Travel Fun w podróży. Poczuj smak życia, poznaj pasję podróżowania. Travel Fun. Are you ready for adventure? Pamiętaj, to właśnie dzięki Twojemu wsparciu projekt Travel Fun w podróży może się nadal rozwijać. Zamawiając filmy w wersji płytowej, wspomagasz tworzenie kolejnych produkcji. Zatem także Ty możesz przyczynić się, aby następne filmy stawały się jeszcze lepsze technicznie. Pomóż marzenia przekuć w rzeczywistość. Daj szansę, wesprzyj, zamów film. Dziękuję, że jesteś. To miło, że jest ktoś taki jak Ty. Travel Fun. Poznajmy razem świat. Jak to miło powrócić znowu na niziny, gdzie jak na Sycylię przystało, do woli można cieszyć się słońcem. Przemierzając urokliwe miasteczka, gdzie leniwie płynie czas, kierujemy się w stronę niewielkiej miejscowości Fondacco Motta. Jedną z największych atrakcji geologicznych Sycylii jest znajdujący się tu wąwóz Alcantara. Tu, u podnóża Etny, wysokie na kilkadziesiąt metrów czarne bazaltowe skały rozrywane są wartkim nurtem lodowatej rzeki. Mająca swój początek na stokach Etny rzeka Alcantara od tysięcy lat żłobi sobie w zastygłej lawie skomplikowany wzór wąwozu. Według geologów wąwóz powstał za sprawą erupcji Moyo, będącego jednym z kraterów Etny. Erozja rzeczna stygnącego żywiołu spowodowała spękania, wyodrębniając ułożone w różnych kierunkach nieregularne twory skalne. Widoczne charakterystyczne słupy powstały dzięki szybszemu zastygnięciu lawy w lodowatej wodzie. Ściany wąwozu sięgają miejscami nawet 50 metrów. Szacuje się, że jego wiek może wahać się od 7 do nawet 25 tysięcy lat. Nazwa Alcantara pochodzi od arabskiego Alcantarach, co oznacza most łukowy. Taki most z bloków lawy postawili tu niegdyś Rzymianie, a w trakcie swoich późniejszych podbojów miejsce to przejęli właśnie Arabowie. Wokół wąwozu rozciąga się urokliwy park botaniczno-geologiczny. Po jego terenie biegnie ciekawie urządzona ścieżka dydaktyczna, której otoczenie obfituje w piękną, bujną roślinność. Z wtopionych w zieleń, usytuowanych nad urwiskami punktów widokowych, podziwiać można wartki nurt rzeki. Wygodna droga wiedzie nas na południe w kierunku wybrzeża Morza Jońskiego. Właśnie dotarliśmy do jednej z sycylijskich nadmorskich pereł, jaką bez wątpienia jest Taormina. Miasteczko znane jest przez wielu jako najpiękniejsze miejsce na wyspie i jedno z najładniejszych w całych Włoszech. Symbol eleganckiej turystyki z zasobnym portfelem rozsławili Wolfgang Goethe, Guy de Maupassant czy Oscar Wilde. W ślad za nimi poszły wszystkie turystyczne przewodniki. Nieważne co weźmiecie do ręki, Taormina zawsze znajdzie się na topie włoskiego, a zwłaszcza sycylijskiego must-see. Choć historia tego miejsca sięga IV wieku przed naszą erą, Taormina to przede wszystkim pełne zabytkowych budowli, wąskie uliczki oraz skąpane w kwiatach niewielkie place. Goethe uznał to miejsce za największe dzieło sztuki i natury. Guy de Maupassant w swoich zachwytach poszedł jeszcze dalej, mówiąc, że miasteczko jest jak obraz, ale obraz, na którym widzimy wszystko, co wydaje się istnieć na ziemi, aby przyciągnąć wzrok, ducha i wyobraźnię. Ze względu na swoje niegdyś strategiczne położenie nad Morzem Jońskim, już od czasów starożytnych Taormina była narażona na ataki ze strony kolonizatorów – Greków, Arabów, Hiszpanów oraz Francuzów. Dzisiaj elementy kultury każdego z wymienionych narodów stanowią o prawdziwej i niepowtarzalnej atrakcyjności tego miejsca. Sercem miasta jest plac 9 kwietnia, ulubione miejsce tych wszystkich, którzy chcą się pokazać i zobaczyć innych. Zwykle sporo się tu dzieje.
Kolejne ciekawe miejsce to Piazza del Duomo z XIII-wieczną katedrą świętego Mikołaja. Trójnawową świątynię zbudowano na planie Krzyża Łacińskiego. Podziwiając skromne katedralne wnętrze, można nieco w ciszy i spokoju odpocząć od panującego na zewnątrz gwaru. Na południowym krańcu miasta znajduje się Chiesa San Antonio z 1330 roku. Od 1953 roku jest domem dla szopki bożonarodzeniowej usytuowanej w niezwykłej scenerii zabudowań Taormina. Wracamy przez należącą niegdyś do miejskich fortyfikacji bramą Porta Catania, kierując się tutejszym głównym traktem Corso Umberto do Piazza Vittorio Emanuele. Miejsce dawnego rzymskiego forum zajmuje wybudowany z lawy i pumeksu XIV-wieczny Palazzo Carvaia. Via Teatro Greco wypełniają głównie sklepy pamiątkarskie, wystawiając przynętę na kierujących tu swe pierwsze kroki w mieście liczne rzesze turystów. W usytuowanym tu luksusowym hotelu Timeo wielokrotnie zamieszkiwał podróżujący po Sycylii Jarosław Iwaszkiewicz. Największą tutejszą atrakcją turystyczną niewątpliwie jest Teatro Antico. Zbudowany na przełomie IV i III wieku przed naszą erą, powstał w helenistycznym okresie dziejów Taorminy. Mimo greckiego pochodzenia, dobrze zachowana do czasów współczesnych budowla w większości pochodzi z okresu rzymskiego. Między I a III wiekiem naszej ery Rzymianie dobudowali zachowany do dziś ceglany budynek sceny oraz zmienili kształt amfiteatru, aby tym sposobem umożliwić walki gladiatorów, a także widowiska z udziałem dzikich zwierząt. Teatr w Taorminie jest drugim pod względem wielkości teatrem greckim na Sycylii. Pierwotnie mieściło się w nim około 5000 widzów. Teatr słynie nie tylko ze wspaniałej akustyki, ale przede wszystkim z możliwości podziwiania z perspektywy widza wspaniałych widoków na okoliczne wzgórza, na wybrzeże Morza Jońskiego, czy też na oddalony o około 40 km masyw Etny. Już stwierdził to Goethe, że żadna widownia w żadnym teatrze na świecie nie miała przed oczami takiego spektaklu. Podczas spaceru po obrzeżach teatru ze znajdujących się tu tarasów widokowych można podziwiać przepiękne panoramy na okolice, jak też na oddalone cieśniną messyńską wybrzeże Kalabrii. Autopromocja. Maksimum relaksu, spora dawka słonecznej pogody, nutka ciepłego morza, zero stresu, szczypta przygody. Oto udana recepta na wspaniałe wakacje. Zacznij je już dziś z filmami z cyklu Travel Fun w podróży. Pamiętaj, Twoje wsparcie pomaga w tworzeniu kolejnych, jeszcze lepszych technicznie filmów. Bądź przyjacielem projektu Travel Fun w podróży. Valle dei Templi, czyli Dolina Świątyń, to najważniejsze stanowisko archeologiczne Sycylii. Grecki poeta Pindar dawne Akragas nazwał najpiękniejszym miastem śmiertelnych. W czasach swej świetności należało do najbogatszych greckich kolonii na wyspie. Dziś o świetności tego miejsca świadczą pozostałe po nim świątynie, wpisane przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa Kultury. Na skraju kompleksu znajdują się pozostałości malowniczo usytuowanej świątyni Junony. Wybudowana w V wieku przed naszą erą budowla poświęcona była bogini małżeństwa i macierzyństwa. Właśnie tu zazwyczaj odbywały się ceremonie zaślubin. Dolinę porastają liczne drzewa oliwne. To, które mijamy, rośnie tu już ponad 600 lat i uważane jest za jedno z najstarszych w okolicy. Nie brak tu także migdałowców oraz kolczastych opuncji. Valle del Templi w rzeczywistości nie jest doliną, lecz drugim, niższym grzbietem w południowej części obecnego miasta Agrigent. Via Sacra prowadzi nas do najważniejszych atrakcji Doliny Świątyń. Spacerując po płaskowyżu, podziwiam to, co pozostało z greckiej kolonii założonej tu w VI wieku przed naszą erą. W okresie największego rozkwitu miasto liczyło około 200 000 mieszkańców. Według wspomnianego poety Pindara, choć mieszkańcy Akragas budowali na wieczność, to żyli tak, jakby nie było żadnego jutra. Starożytne miasto otoczone było kamiennym murem obronnym, w który to częściowo wpisano dawną nekropolię. Liczne pieczary to miejsca pochówków z okresu wczesnego chrześcijaństwa.
Choć większość świątyń w porodze dziejów uległa zniszczeniu, to właśnie dzięki chrześcijaństwu do naszych czasów w całkiem dobrym stanie dotrwała Tempio della Concordia. Dzięki zarządzeniu biskupa Agrygentu Grzegorza w 597 roku naszej ery świątynię Zgody zamieniono na chrześcijańską bazylikę. W czasach współczesnych na nowo rozebrano ściany między kolumnami, dzięki czemu świątynia wygląda tak, jak pierwotnie w starożytności. Dziś wraz z Tempio di Segesta z okolic Trapani uchodzi za najlepiej zachowaną tego typu budowlę dorycką na świecie. W pobliżu świątyni widzimy wykonane w 2001 roku dzieło polskiego artysty Igora Mitoraja pod tytułem Upadły Ikar. Rzeźba jest ulubionym miejscem pamiątkowych fotografii przybywających tu licznie turystów. Na terenie kompleksu w VI i V wieku przed naszą erą wybudowano łącznie 7 monumentalnych świątyń. Podpalone w 406 roku przez Kartagińczyków budowle zostały 3 wieki później odbudowane przez Rzymian z poszanowaniem oryginalnego stylu doryckiego. Jednym z najbardziej czczonych bóstw w starożytnym Akragas był Herkules. Poświęcona jemu świątynia jest najstarszą w całej dolinie. Swymi rozmiarami dorównywała kiedyś ateńskiemu Partenonowi. Zniszczona po trzęsieniu ziemi składa się obecnie zaledwie z 8 kolumn. Kruchy złoty piaskowiec, z którego wykuto kolumny, pierwotnie obłożony był pomalowanym na czerwono i niebiesko polerowanym marmurem. Stojąca wśród zieleni Villa Aurea była kiedyś domem angielskiego badacza Aleksandra Hardcastle'a, który odkopał większość mieszczących się tutaj zabytków. Dolina Świątyń uważana jest obecnie za jeden z największych i najlepiej zachowanych kompleksów starożytnych budowli greckich poza Grecją. Spośród 10 świątyń znajdujących się na terenie Valle dei Templi, największa poświęcona była Zeusowi Olimpijskiemu. Budowla uważana była za największą świątynię dorycką, jaką kiedykolwiek zbudowano. Szacuje się, że łączna powierzchnia tego starożytnego budowlanego kolosa to około 6500 m². Całkowita wysokość świątyni wynosiła ponad 30 metrów. Jak pokazuje makieta, podtrzymywały ją ogromne, niemal 20-metrowe kolumny oraz wysokie na 7,5 metra postacie masywnych atlasów. Budowla powstała dla upamiętnienia zwycięstwa Akragas nad Kartaginą w bitwie pod Chimerą w 480 roku przed naszą erą. Przed świątynią znajdował się ogromny ołtarz ofiarny, gdzie składano kiedyś hekatombę, czyli 100 ofiarnych wołów. Dolina Świątyń to piękna pamiątka starożytności. Warto to wszystko zobaczyć na własne oczy. Widzę światełko w tunelu? Nie, to jeszcze nie koniec mojej filmowej opowieści. Sycylijski spektakl trwa dalej. Jesteśmy na autostradzie w okolicach Capaci. Po drodze mijamy memoriał upamiętniający sycylijskiego sędziego śledczego Giovanniego Falcone, znanego z bezkompromisowej walki z sycylijską mafią, który 29 maja 1992 roku zginął tu w zamachu bombowym. Szerokie arterie komunikacyjne informują, że wjechaliśmy na stołeczne obrzeża. Corso Calatafimi prowadzi nas do oddalonego o kilkanaście kilometrów stąd wzgórza Monte Caputo. Celem mojego przyjazdu jest Monreale. Wiodącą pod górę niepozorną drogę wieńczy na jej krańcu plac Wilhelma II. Znajduje się tu jeden z najwspanialszych zabytków sakralnych w całej Europie. Duomo di Monreale lub jak to woli La Catedrale di Santa Maria Nuova zbudowano w XII wieku z woli panującego tu normańskiego króla Sycylii Wilhelma II. Wielkim skarbem katedry są ogromne drzwi z brązu z 1186 roku z przedstawieniami scen biblijnych. Do katedry wchodzi się od strony północno-wschodniej przez dobudowany w XVI wieku efektowny portyk. U wejścia wita nas podobizna fundatora katedry Wilhelma II, ofiarującego świątynię w darze Matce Bożej. Katedra w Monreale uchodzi za jeden z najwybitniejszych przykładów architektury normańskiej w skali światowej. Jest największą w tym regionie budowlą z tego okresu. Budowa, przy której zatrudniono najwybitniejszych budowniczych i rzemieślników, została ukończona w ciągu 10 lat i od początku budziła zachwyt współczesnych.
Wszystkie ściany nawy głównej, transeptu oraz apsyd całkowicie pokryte są złotą mozaiką o łącznej powierzchni 6340 m2. Dekoracje te zostały wykonane na przełomie XII i XIII wieku przez mistrzów szkoły bizantyjskiej i weneckiej. Przedstawiają sceny biblijne ze Starego i Nowego Testamentu. Wewnątrz katedry znajdują się grobowce normańskich władców Wilhelma I oraz fundatora świątyni, jego syna Wilhelma II, a także innych członków rodziny królewskiej. Nad widocznym nad mozaikami tronem królewskim widnieją sceny przedstawiające boską opiekę nad władcą. W środkowej apsydzie u góry dominuje postać Chrystusa Pantokratora, zajmująca powierzchnię o wysokości 7 metrów i szerokości ponad 13 metrów. Chrystus unosi prawą rękę w geście błogosławieństwa. W lewej z kolei trzyma otwartą księgę z cytatem z Ewangelii świętego Jana. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie błądził w ciemności. Wilhelm II podjął decyzję o budowie nie tylko wspaniałej świątyni, lecz także całego wielkiego zespołu sakralnego, obejmującego katedrę, przylegający pałac oraz klasztor benedyktynów. Klasztorne krużganki w Monreale to jedyna pozostałość po rozległym klasztorze. Są przykładem sycylijskiej rzeźby romańskiej i przetrwały do naszych czasów w prawie niezmienionej postaci. W rogu krużganków ustułowany jest kwadratowy studzieniec, gdzie z osadzonej pośrodku zdobnej kolumny sączy się woda. Niewielka wystawa ukazuje różne artefakty prezentujące historię klasztoru. Krótki spacer po Monreale uświadamia, że atrakcje tego miejsca koncentrują się tu wokół katedry. Przylegający doń urokliwy plac Vittorio Emanuela zajmuje efektowny skwer z fontanną. Piękna zieleń daje cienisty relaks w skwarze sycylijskiego słońca. Okalające plac kamieniczki kryją w sobie liczne sklepy oraz jadłodajnie, oferując swe usługi po sporo zawyżonych cenach. Im dalej od katedry, tym życie staje się tu bardziej senne. Spokojne uliczki oraz place żyją swym odwiecznym, leniwym rytmem, a świętością nadal jest południowa siesta. Autopromocja. Filmy Travel Fan w podróży inspiracją w planowaniu Twoich nowych wakacyjnych wyjazdów. Zostań przyjacielem projektu Travel Fan w podróży. Subskrybuj, lajkuj i komentuj. Zamów film lub zostaw grosik na PayPalu. Doceniam każde Twoje wsparcie. Travel Fan. Twoje kompendium wiedzy o świecie. Punktem kulminacyjnym mojego objazdu Sycylii jest Palermo. Do miasta wchodzę przez monumentalną barokową Porta Nuova. Zdobna fasada przedstawia pokonanych Maurów. Brama została wzniesiona, aby uczcić zwycięstwa Karola V w Tunezji w 1535 roku. Biegnąca tędy ulica Vittorio Emanuele mieści ważne siedziby i urzędy, jak choćby mijany garnizon karabinierów. Wybudowany w XI wieku na ruinach arabskiego zamku Palazzo dei Normanni był królewską siedzibą Rogera II. Położony przy pałacu park Villa Bonanno bujnie porastają ogromne rozłożyste palmy. Ta oaza spokoju to idealne miejsce na odetchnięcie od gwarnego skwaru oraz zgiełku sycylijskiej stolicy. Wkraczamy na Stare Miasto. Pośród wiekowych kamienic oczom przechodnie okazuje się bryła tutejszej katedry. Fundował ją w 1185 roku pochodzący z Anglii arcybiskup Palermo Walter Mill. Decyzja o jej powstaniu była reakcją na budowę przez króla Wilhelma II katedry w Monreale, która miała osłabić potęgę biskupa. Tym, co obecnie wyróżnia katedrę w Palermo, jest obecność w jej wyglądzie wpływu różnych stylów architektonicznych, która wynika z różnych poprawek i dobudowania nowych elementów na przestrzeni dziejów. W chwili obecnej katedra ma raczej wygląd neoklasycystyczny, który jest efektem prac remontowych, jakie zostały przeprowadzone w ciągu ponad 20 lat do roku 1801. Świątynię zbudowano na planie łacińskiego krzyża. Jej wnętrze podzielone jest na nawę główną oraz dwie boczne. W kaplicach znajdują się groby władców Sycylii z dynastii normańskich oraz aragońskich.
Po prawej stronie prezbiterium znajduje się kaplica patronki miasta Świętej Rozalii. W poświęconym tej świętej ołtarzu w srebrnej trumnie znajdują się jej relikwie. Cennymi elementami wnętrza są pozostałości gotyckiego chóru oraz XVI-wiecznych ozdobnych marmurowych gzymsów. W świątyni znajdziemy także wiele cennych obrazów oraz rzeźb, m.in. 15-wieczną marmurową figurę Madonny z Dzieciątkiem. Tablica na jednym z filarów informuje, że 20 listopada 1982 roku katedrę odwiedził papież Jan Paweł II. Świątynia jest miejscem pochówku zgładzonego przez mafię Giuseppe Puglisiego, pierwszego błogosławionego antymafijnego księdza męczennika. Palermo to niezwykłe miejsce, pełne kontrastów i największego melanżu kultur współczesnej Italii. Historia Palermo jest barwna i zarazem burzliwa. Jego początki sięgają VIII wieku przed naszą erą, kiedy Fenicjanie założyli tu miasto Panormus. W ciągu wielu stuleci swego istnienia miasto wielokrotnie przechodziło z rąk do rąk. Zostało zatem ukształtowane przez wiele różnych nacji oraz kultur. Palermo wrze życiem oraz kipi hałasem. Są też miejsca ciche i sielankowe. Klimat miasta to małe, wąskie uliczki, niejednokrotnie zaskakujące swym urokiem i rozmaitością, gdzie duma i wyniosłość stoi obok biedy i zniszczenia, gdzie zaniedbanie towarzyszy powiązanej z estetyką i wdziękiem śródziemnomorskiej elegancji. To właśnie na ulicy toczy się życie Palermo, które postronnym zapewnia ekstatyczne doznania. Quattro Canti to główne skrzyżowanie w starej części Palermo. Plac powstał w 1600 roku, dzieląc miasto na cztery dzielnice. Charakterystyczną cechą zabudowy placu są wklęsłe fasady czterech narożnych budynków. Barokowe fasady zdobią alegorie czterech pór roku, posągi patronów dzielnic oraz hiszpańskich władców Sycylii. Po środku znajdującego się nieopodal Piazza Pretoria stoi XVI-wieczna fontanna, dzieło florenckiego rzeźbiarza Francesco Camilliani. Wykonana na zamówienie hiszpańskiego wicekróla Don Pedra z Toledo, początkowo miała zdobić ogród jego toskańskiej willi. Ostatecznie za sprawą jego syna została sprzedana miastu. Ustawiona w samym sercu Palermo od samego początku wzbudzała kontrowersje. Wśród 48 rzeźb dostrzeżemy m.in. olimpijskich bogów czy też personifikacje rzek. Niestety, z uwagi na nagość otaczających fontannę figur, fakt ten nie spodobał się tutejszym zakonnicom. Według legendy, zgorszone owymi wizerunkami zamierzały rozprawić się z najbardziej krępującymi je elementami rzeźb, ale z braku śmiałości obłupały posągom jedynie nosy. Zdarzenie to sprawiło, że miejsce z najsłynniejszą miejską fontanną potocznie zaczęto nazywać Placem Wstydu. Stojące wokół placu piękne budynki potęgują teatralny efekt fontanny. W pełniącym rolę ratusza Palazzo Pretorio na uwagę zasługuje efektowna fasada ozdobiona rzeźbami orłów. Na rogu placu, przechodząc w sąsiedni Piazza Bellini, znajduje się XVI-wieczny kościół świętej Katarzyny z Aleksandrii z charakterystyczną podwójną klatką schodową. Piazza Bellini okalają pamiętające czasy normańskie kościoły Santa Maria della Ammiraglio, zwana bliżej jako Martorana, oraz San Cataldo. Architektoniczna domieszka stylów arabsko-normańskich sprawiła, że świątynie wpisane zostały na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Kilkunastominutowy spacer przelotową Via Macueda prowadzi w kierunku Piazza Giuseppe Verdi. W samym jego sercu znajduje się monumentalny, klasycystyczno-neorenesansowy gmach Teatro Massimo. Zbudowany w 1897 roku, uchodzi za największy w całej Italii i trzeci pod względem wielkości w Europie. We wnętrzach tej przepięknej budowli wystawiane są najwspanialsze spektakle oraz najsłynniejsze opery i operetki. Mówiąc o Teatro Massimo, warto wspomnieć o polskim kompozytorze Karolu Szymanowskim, który zafascynowany Sycylią skomponował operę Król Roger. Libretto do opery napisał z kolei kuzyn kompozytora, pisarz Jarosław Iwaszkiewicz. Włoska premiera opery odbyła się właśnie na deskach Teatro Massimo w roku 1949. Palermo to nie tylko historia, zabytki czy też opera. To także ludzie, obyczaje oraz pyszne jedzenie. Ale to już temat na kolejną filmową opowieść.
conosci la gente, conosci il mondo. Drogi widzu, czy podobał się Tobie film? Uważasz, że poniesiony przeze mnie trud wart jest docenienia? Chciałbyś wesprzeć mnie, ale nie wiesz, jak to uczynić? Jest na to sprawdzony sposób. Wystarczy, że zalogujesz się do systemu PayPal i wpisując mój adres mailowy travelfan@wp.pl prześlesz według uznania swój tip. To proste. Ja już jestem w PayPal, a Ty? Z góry dziękuję za każde wsparcie. Oglądając filmy z cyklu Travel Fan w podróży, wiesz więcej. Z podróżniczym pozdrowieniem, Rafał Maza. All rights reserved by Travel Fan.